Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę dziewiątej partii meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Janem Niepomniaścim a Magnusem Carlsenem. Moi drodzy widzowie, runda dziewiąta była niezwykle ciekawa. Partia. No, nie chcę za dużo też zdradzać, ale... Um, Partia niezła, dużo nas może nauczyć. Sporo gałęziń tutaj wam przedstawię w tych partiach, dosyć krótkich i przyjemnych, myślę. No i przejdźmy od razu do rzeczy, zobaczymy co tutaj się działo. Ja nie przed tą rundą przegrywał w stosunku 5 do 3, więc białym kolorem bardzo chciał tę partię wygrać, dlatego też prawdopodobnie postanowił zagrać inny debiut niż zwykle, czyli ruch C4, bo wcześniej grywał ruch E4 cały czas w tym meczu. Posunięcie S6 ze strony Magnusa, cały wachlarz debiutowy w tym momencie jest otwarty. Można grać bardzo różne rzeczy, można przejść do gambitu hetmańskiego, no, partia angielska. Może też nastąpić, oczywiście C4 otwiera partię angielską, można grać zupełnie różne rzeczy, można ruch E4, no cały wachlarz możliwości. Tutaj Nepo grał debiut dosyć szybko, w ogóle powiem szczerze, że te kilkanaście ruchów w debiucie grał bardzo szybko i bardzo często odchodził od stolika, co było też ciekawe. G3, posunięcie D5, goniec G2. I D4 ze strony, przepraszam najmocniej, D4 ze strony czarnych. Jeżeli czarne by się tutaj pokusiły na obicie pionka C4, no to mamy ruch Hetman A4 na przykład, i można tego pionka w następnym posunięciu. Wybić na C4. Tutaj Magnus zagrywa D4 i dosyć ciekawie i niestandardowo to wygląda, właśnie z pionem na E6. Zwykle pionek jest ustawiony troszeczkę wyżej, żeby tego pionka wspomagać, ale to jest cały czas normalna gra. Skoczek na F3, skoczek C6, i to jest też ciekawe posunięcie, bo bardzo chce się zagrać taki ruch C5, żeby tego pionka tutaj wspomagać, ale jednak Magnus postanowił na szybkie wyprowadzenie figur. To też ma swoje zalety. Przede wszystkim też nie zamykamy gońca na diagonali f8, a3. Posunięcie roszada ze strony Jana Niepomniarciego. Goniec c5, wyprowadzenie figury z właśnie z wzmocnieniem obrony punktu centralnego. Posunięcie d3, skoczek na f6. Magnus grał debiut dosyć ostrożnie, powoli. A Jan Niepomniarci grał go naprawdę dosyć szybko, ale cały czas dobrze. To jest wszystko w porządku. I skoczek z b na d2. Dosyć ciekawa opcja. Tutaj z reguły jest taki plan jak a3. I posunięcie B4. Z reguły też jak zagramy A3, no to głównie czarne odpowiadają ruchem A5 i przeszkadzają przed zagraniem B4. Można białymi też próbować grać skoczek A3. Bicie na A3 tutaj dla czarnego byłoby nie najlepsze, więc, bo tutaj dlaczego? Jeżeli skoczek a3 i goniec bije, pionek bije, to białym się otwiera piękna tutaj linia na b, zdwojone pionki nie mają kompletnie żadnego znaczenia, a para gońców robi swoje w tej sytuacji, więc po ruchu skoczek na f6 białe zagrywają skoczek d2, na co Magnus odpowiada od razu ruchem A5, i to jest bardzo dobre posunięcie, nieco kąśliwe, łapiące troszeczkę przestrzeni na hetmańskim skrzydle. A przede wszystkim ten goniec, no, niby czasami ma ucieczkę na A7, ale to głównie nie o to chodzi. Głównie też chodzi o to, że głównie chodzi o to, żeby grać właśnie ruch A4. I tutaj odganiać skoczka, który zawędruje na B3, i właśnie w tej sytuacji to się dzieje, tylko że ten goniec oczywiście ucieka spokojnie na E7. No i teraz jak grać dalej białymi? Bo jeżeli białe zagrają jakiś taki ruch typu goniec D2, goniec F4, goniec G5, to czarne będą go tutaj goniły pionkiem A4, i skoczek będzie musiał wracać na tą samą placówkę, z której wyszedł. Więc ruch E3 jest takim ruchem w zasadzie obowiązkowym, bo ruch A4 teraz jest słaby ze względu na bicie na D4. Po biciu na E3 w partii, niepomniacz tutaj wybił na E3 gońcem. Co by się zadziało, jakbyśmy wybili pionkiem? Otóż, moi drodzy, bicie pionkiem byłoby tutaj zdecydowanie słabsze. Dlaczego? Wydaje się, że świetne: no bo przecież pionki centrum świetnie stoi, król zrobił roszadę. Zaraz będę pionkami tutaj szedł do góry i świetne centrum jeszcze bardziej ustawił. Otóż ruch E5 wszystko załatwia. Z tego względu, że nie można zagrać ruchu D4, i na tym ruchu się możemy skupić, no bo w zasadzie ruch E4 to pokazuje tutaj wielkie słabości w centrum w postaci C5D4. No więc po ruchu D4 już tutaj czarne stałyby wyśmienicie ze względu na ruch A4. No jeżeli tutaj skoczek ucieka na D2, no to jest bicie, jest bicie i pionek więcej po stronie czarnych, ale w tej sytuacji dokładnie jeszcze jakby tutaj m, po ruchu A4. Białe mogły zagrać ruch D5, ale to też nie ma kompletnie znaczenia, bo wybijamy na B3, bicie na C6, tutaj może nastąpić wymiana hetmanów i czarne po prostu stoją dobrze, tu jest związanie bardzo paskudne na białe. No w każdym razie czarne dostały świetną grę, więc no białe na tym poziomie nie mogą sobie pozwolić na takie rzeczy, no tak przy okazji, dlatego też Goniec bardzo szybko wybił na e3, tu nie pominęliście yy, i był bardzo bardzo przygotowany w debiucie, na pewno wiedział co się dzieje, grał bardzo szybko, skoczek g4 ze strony Magnusa i Goniec musi znaleźć dobrą placówkę i zagrał na c5 z propozycją wymiany gońców, na co yy, tutaj czarne odpowiedziały roszadą i posunięcie d4, Podoba mi się to posunięcie, z tego względu, że pionek idzie bardziej do centrum, a goniec jest też broniony przez skoczka przede wszystkim. A4 ze strony czarnych i coś trzeba zagrać. Oczywiście nie odejdziemy skoczkiem, bo tutaj jest bicie i zepsucie pionków. Pionki zdwojone na linii C i na linii C byłyby no słabe, dlatego też wkrącenie na E7 istnieje. Hetman zbił na E7, skoczek na C5 znalazł dobrą placówkę. No i teraz Pojawia się taki motyw pytanie, czy można zagrać ruchem pionkiem na B6. Otóż po ruchu na B6, niestety, no czarne miałyby ogromne kłopoty z uwagi na przykład, no, można chociażby wziąć pionkę na 4 skoczkiem. Ale z drugiej też strony jest bardzo ładny ruch skoczek D2 i okazuje się, że skoczek C6 wisi i możemy atakować wieżę, a przy okazji skoczek na B4 również ma problemy. No więc w tej sytuacji tutaj Magnus oczywiście B6 nie zagrywa. zdaje sobie sprawę, że diagonala może być niebezpieczną bronią po stronie białych, dlatego też ruch A3 prawdopodobnie. Ruch A3, moi drodzy. No, chyba nie najlepszy wybór Mistrza Świata. To znaczy, nie najlepszy wybór, ale tutaj tak dosyć prowokacyjnie gra. Zobaczcie, że skoczek G4 stoi w zasadzie niezbyt dobrze, tak patrząc na ogólne zasady szachowe. Goniec C8 nie jest wyprowadzony, no ale e, że tak powiem, jeszcze nie ma jakichś tam powiedzmy słabych punktów, e, takich ogromnych, ogromnie słabych punktów Magnus Carlsen. Pozycja białych jest tutaj nieco lepsza, tylko że. Jak należy zareagować? Otóż po ruchu A3 bardzo dobrą odpowiedzią byłoby zagranie ruchu B4. Trudne posunięcie na pozór, no bo tutaj niby oddanie pionka, ale na tym poziomie wydaje mi się, że to nie, nie może być aż tak trudne zagranie. Już sobie tłumaczymy, dlaczego ten ruch jest dobry. Przede wszystkim więcej przestrzeni. Hetman może na B3 za chwilę sobie fajnie zagrać. Wieża B1 i dobrze to działać. Ale zwróćmy uwagę, oczywiście, co jest po pobiciu na B4. To jest dosyć istotne. Wieża B1 mogłoby pójść, i po tym posunięciu skoczek A2, Hetman D2, i skoczek nie ma ucieczki. No ale wiadomo, że skoczek na A2 nie zbije, tu skoczek mógłby wrócić na pole C6, i po tym posunięciu skoczek mógłby zbić po prostu na B7. Po wybiciu na B7 wieża bije B7, no i ta pozycja jest bardzo przyjemna dla białych z uwagi na słaby punkt A3, którego który prędzej czy później można by było próbować zbić. No i tutaj słaby pionek na C7. To, że mówię słabość, tu i tu jest słabość, to też nie do końca jest takie łatwe, żeby to wykorzystać. Też widzimy, że koniec jest zdecydowanie dobrą figurą. Skoczek stoi tutaj słabo na G4. No i dziwię się, że Nepo nie poszedł na, takie, na, takie, na taką sytuację. No cóż, w sytuacji, gdy jest wieża na B1 i tutaj, na przykład, jakby nastąpił ruch B6 w tym momencie, no to można by było na przykład wybić na B4. Wybić na C5, wieża B5. No, i tutaj widzimy, że cały czas jest nacisk na punkt C5, i cały czas też goniec tutaj ma dobrą furtkę. Cały czas zaznaczam również, że skoczek G4 nie stoi najlepiej, i można by było to fajnie wykorzystać. Powiedzmy tutaj, po wybiciu na D4, skoczek mógłby wybić na D4, i okazuje się, że skoczek wisi, wieża wisi, białe wygrywają, więc no czarne nie mogłyby wybić pionka na D4, ale to takie małe tasiemce. Moi drodzy. Po ruchu a3 białe wybiły na a3, i to dosyć szybko to Nepo zrobił, co jest ciekawe, dziwne zarazem, no ale może miał to przygotowane do tego momentu, ciężko mi już teraz stwierdzić. Wieża zagrała na d8, wieża tu się na pewno dobrze czuje, skoczek z wieżą muszą próbować uderzać w punkt d4, na co Nepo skoczek b3 z obroną, oczywiście to jest dobry ruch, Wycofujemy skoczka, ale to jest dobre posunięcie, jak najbardziej, bo tutaj mogłyby różne rzeczy się zadziać. Na przykład, jakby wieża naturalnie zagrała na A1, co się może narzucać niektórym osobom, to tutaj mamy prostą taktykę. Skoczek D4, Skoczek D4, Hetman C5, ale jest bicie na G4, ale też jest bicie na D4. I czarne są w domu. Czarne mają świetną grę, słabe pionki zostały u białych i materiał jest no, w plecy, mówiąc krótko. W tej sytuacji skoczek zagrał na b3, skoczek wrócił na e6. No w końcu ten skoczek wrócił na normalną, dobrą pozycję. Ale żeby nie było, tutaj pozycja czarnych nie jest jakaś opłakana absolutnie. Nieco pasywniejsza, ale tutaj widzimy, że za chwilę ten ruch wieża a3 lub hetman a3 zostanie zagrany. Pionek jest oczywiście do wzięcia za moment. Wieża zagrała na e1 i jakieś tam opcje D5 grożą, więc tutaj Magnus wybił na A3, Hetman zagrał na E2. No, Nepo w ogóle w tej partii grał bardzo szybko, co jest zastanawiające. Posunięcie H6 ze strony Magnusa, lufcik się zawsze przyda, no taki ruch też nieco wyczekujący na pewno. Posunięcie H4, goniec D7, no w końcu wyszedł goniec i Magnus w takich sytuacjach Potrafi bardzo, grać bardzo dobrze. No zresztą on potrafi grać dobrze w każdej fazie gry, o to głównie mi chodziło. I teraz moi drodzy, goniec D7. Patrząc na tę strukturę pionów, to jest dosyć istotne. Zwróćmy uwagę, jakbyśmy zdjęli wszystkie figurki, i jaka jest struktura pionów. Otóż trzy wyspy pionowe po stronie białych. Czyli tu jest jedna wyspa pionowa po stronie królewskiej. Piony D4, C4 i pion A2. Im więcej wysp pionowych, tym teoretycznie gorzej, a Magnus ma dwie wyspy pionowe, więc struktura pionów powiedzmy, że u czarnych jest no taka nieco lepsza, ale no jest jeszcze dużo figur, więc trzeba jakoś to Rozwiązywać. Najlepszy ruch niby w pozycji to skoczek E5, goniec E8, bardzo sprytne zagranie i teraz, jakby skoczek powiedzmy wybił na C6, co się narzucać może, to tu byśmy gońcem wybili. Okazuje się, że ze słabego gońca C8, który się przerzucił na E8, może, moglibyśmy wybić na C6 i po wybiciach te pionki są dobre. Naprawdę one są tutaj dobre w tej sytuacji akurat konkretnej. Teoretycznie są słabe, bo z dublaki głównie są słabe, ale nie, nie, nie teraz, moi drodzy. Nie wiadomo jak tutaj grać teraz białymi, bo czarne naciskają na punkt A2 bardzo mocno. Nie pozwalają czarne zagrać na ruch D, ruchu D5. Pionki dobrze to wszystko kontrolują. No i cóż mogę powiedzieć dalej? No myślę, że czarne są zadowolone. Wszelkie słabe figury zostały wymienione. Gra gitara. Ale... W partii poszło inaczej. Pogoniec E8, Hetman zagrał na E3. Hetman na B4 na piona, wieża E na B1, skoczek wybił. No i teraz tutaj, oczywiście Hetmanem jak wybijemy, to tracimy pionka na C4, więc pionek wybija na E5 i skoczek G4. Skoczek atakuje. Znowu wrócił na pole polegi 4, atakuje. Wiadomo, Hetmana piona. I Hetman znalazł chyba jedyną dobrą placówkę, mianowicie Hetman E1. Tutaj po Hetman E1 Magnus chwilę się zastanowił i wymienił te Hetmany, co jest ok. I posunięcie H5. Dosyć szybko teraz zagrał Magnus. To jest dobry ruch. Oczywiście ten skoczek tu się fajnie chowa na h6 i prze, przeskakuje na pole f5. Goniec zbił pionka, bardzo szybko zagrane posunięcie przez czarne. Wieża a4. W zasadzie ta pozycja no, jest na razie bez pionka dla czarnych, ale tu jest spora aktywność Magnusa Carlsena, dlatego też mm, Ocena sytuacji przez szachowy silnik jest równa, po prostu równa. Z drugiej jednak też strony zobaczcie, że ten pionek no, ma ciężko. Nie ma go za bardzo jak obronić. Na przykład. Jakbyśmy zagrali f3 w tej sytuacji, no to skoczek idzie na h6, niby na bandę, ale zawsze przeskakuje. I powiedzmy, goniec na e4 by ładnie wrócił. No to tutaj skoczek może spokojnie zagrać na f5, atakując pionki. Bicie dla białych nie daje tak naprawdę nic wielkiego, bo tutaj goniec na c6 się świetnie ustawia. I to wszystko dobrze wygląda i to jest, byłoby dobre. Na przykład po król f2 jest odbicie pionka. Moi drodzy, przejdźmy do punktu kulminacyjnego tej partii. Nepo popełnia tutaj ogromne przewinienie. Jest to posunięcie C5 i spróbujcie poszukać odpowiedzi dla czarnych. Jest to bardzo poważny błąd w partii. Po ruchu C5 Nepo odszedł od, od, od szachownicy na bardzo długo, gdyż Magnus tutaj zagrał teraz posunięcie C6 dosyć szybko i okazuje się, że goniec jest w pułapce. Ta figura, moi drodzy. Jest za chwilę zdobyta. Co ciekawe, przez kilkanaście minut Nepo nie było. Tak, na marginesie, panowie, grając mecz o Mistrzostwo Świata, mają swoje pokoje z telewizorem na podgląd szachownicy. Też mają tam oczywiście przekąski i napoje, bo przy szachownicy nie można jeść. Według nowych przepisów pić oczywiście wodę można, na przykład wodę. I teraz, moi drodzy, No Nepo nie przychodził długo, pewnie był w głębokim szoku. Jak wrócił do pozycji, no to no tak dziwnie się zachowywał. No, widział, że jest ciężko, figura leci. Jak tę figurę tutaj za chwilę łapać? Nepo zagrał F3, skoczek H6 i wieża E4. Nie ma innej możliwości, znaczy nie ma też jak tego gońca obronić. Goniec go tutaj ładnie z pionkiem przyblokowali. Wieża A7 bezlitośnie na gońca atak. Wieża B4, wieża B8. No i posunięcie a4, nie ma tutaj innej możliwości. Wieża wybiła i co ciekawe, e, że tutaj wieża zagrywa na b6. Bardzo sprytne posunięcie mimo wszystko i trzeba, trzeba bardzo, bardzo uważać. Moi drodzy, jakbyśmy na przykład zagrali taki ruch jak goniec d7, co się może komuś może przyjść do głowy, to po ruchu a5 czarne mają praktycznie przegraną pozycję w tej sytuacji. Dlaczego? Te piony Ustawiły taką typową forpocztę w szachach, czyli tutaj świetnie tą wieżę obroniły i no, każde wybicie wiąże się biciem pionkiem z c i te pionki byłyby zabójcze. Jest jeszcze skoczek na c5 w następnym posunięciu. Powiedzmy pogonie c8, wieża mogłaby zagrać na d1 i pozycja czarnych jest opłakana. Opłakana, przegrana, mówiąc wprost. No ale Magnus to Magnus, on tutaj oczywiście nie może sobie pozwolić na tego typu błędy, więc od razu nastąpiło wybicie. Wybicie pionkiem, wybicie wieżą, posunięcie skoczek C5. No tutaj plan jest białych prosty, trzeba iść pionkiem. Po tym ruchu Magnus zastanowił się oczywiście dokładnie w takich pozycjach, gdzie wiemy, że mamy wygraną to jest wygrana pozycja czarnych, no to trzeba ostrożnie, ostrożnie podziałać, żeby nie popełnić jednak gafy. Skoczek F5, skoczek wraca do akcji, posunięcie A5, wieża B8 jedyne i posunięcie A6. Dokładnie się teraz trzeba zastanowić nad całym procesem doprowadzenia tego pionka, czy on dochodzi, no bo tutaj widzimy, że goniec jest nieco przyblokowany i to jest taki minus mały, ale to jest wszystko pod kontrolą. Magnus! Z zimną krwią wybija pionka. To jest dobre posunięcie, moi drodzy. Okazuje się, że po ruchu A7 wieża by zagrała na A8 i nie ma jak skoczkiem dotrzeć do pola powiedzmy C7 czy do pola B6. Bo jakbyśmy zagrali na przykład tutaj na A4, to wybijamy pionka. Sprawa jest prosta. Więc w tej sytuacji, dokładnie po skoczku na G3, skoczek zagrał najpierw na A4. I teraz Magnus zagrywa bardzo dokładnie. Bardzo aktywnie, tego się też możemy uczyć. C5 oddaje kolejnego pionka. Magnus oddaje kolejnego pionka za to, żeby goniec na C6 był bardzo aktywny i tutaj bronił razem z wieżą punktu A8. No więc w tej sytuacji nastąpiło A7. Niezwykle teraz sprytny ruch następuje, bo jakbyśmy zagrali wieżą na A8, to byśmy, no może nie przegrali, bo tutaj silnik wskazuje remis, ale byłby skoczek B6 i strata jakości. Tutaj wieża musiałaby wybić na A7 ewentualnie go na c6, ale nie c6 chyba przegrywa, chociaż e, też nie, ale e, no w każdym razie nie można tak grać czarnymi, tutaj czarne wykazały się po a7 wielko, wielkim doświadczeniem i Magnus zagrał wieża d8, ruch, który totalnie wygrywa, no bo teraz po na przykład e, skoczek na b6, w tej sytuacji tak nie było, ale jeżeli tak by nastąpiło, to jest goniec C6. I cały mek polega na tym, że jak białe dorobił sobie Hetmana, wymienimy to sobie. No już nie patrzę, wymiany wiesz, bo to jest dosyć proste. Po wymianie tutaj na A8 skoczek bije na A8, jest skoczek F5. I nie ma jak obronić pionka na H4. Trzy piony więcej. Bardzo prosta realizacja przewagi po stronie. Czarnych, banalnie prosta, więc Mistrz Świata tutaj postanowił oddać kolejną figurę, żeby po prostu uprościć sobie grę. Jednak Nepo zbił pionka na C5, na co Magnus odpowiedział wieża A8. Nepo pomyślał, pomyślał, moi drodzy, i poddał partię. No, Magnus prowadzi 6-3 po 9 rundach, 5 rund do końca, więc jeszcze teoretycznie jest wszystko możliwe. Ale widać, że psychika siadła na czemu. i to było widać bardzo wyraźnie w tej partii. No, psychika jest bardzo ważna w szachach. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym pojedynku. A tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.